Piotr Lisiewicz, to jest program Kulisy Manipulacji. Wracamy po przerwie. Paweł Piekarczyk i Iwo Bender są w studiu Kulis Manipulacji. No to bierzemy byka za rogi. Sędzia Tuleja, to ten sędzia od Mariusza Kamińskiego, no i generał Mirosław Różański, no i wielu innych z takich komunistycznych klimatów na Woodstocku. No to zobaczmy bardzo krótko rodowody rodzinne tych panów. Na początek Jerzy Owsiak. Już najbardziej skrótowo, bardziej skrótowo się nie da. Ojciec milicjant, wykładowca w ośrodku szkolenia ZOMO, matka milicjant, brat Ormowiec. Teraz rodzice sędziego Tulei, to ten wolnościowy sędzia, co na Woodstocku się pojawił, matka Lucyna, 60-71 lata praca w MO Łódź, do 88 roku w SB, TW Lucyna, inwigilowała opozycję i dyplomatów, ojciec Witold, ośrodek szkolenia oficerów MO Łódź, studia doktorskie, Akademia MSW ZSRR, MSW nadzorowało wówczas milicję, więziennictwo oraz obozy pracy przymusowej, czyli gułagi. Ania Rubik była wymieniona przez TVN razem z generałem Mirosławem Różańskim. To też taka dziewczyna, no można powiedzieć kontestacja, taka wolnościowa, punks not dead. No to zobaczmy, jak Ania Rubik tańczy z Grażyną Kulczyk. Biznesy Jana Kulczyka z czasów PRL-u, z czasów firm polonijnych kontrolowanych przez MSW Kiszczaka. No to jeszcze jedna postać. Piotr Bukartyk. To jest ten gość, co śpiewa zawsze na zakończenie Woodstocku. Właściwie wygłasza w tych piosenkach takie ideologiczne pogadanki. Zapowiedział, że tym razem zaśpiewano trochę mniej politycznie. A jak to zapowiedział? Posłuchajmy. W tym roku była taka piosenka bardzo odnosząca się bezpośrednio do bezpośrednich wydarzeń, które nastąpiły chwilę wcześniej. Kończyła się słowami, że każdy, że sami sobie zgodnie z prawem budujemy kraj bezprawia. Ona pozostaje w mocy, więc nie chciałem jej powtarzać, a pisanie następnej nie było potrzebne. Natomiast uzmysłowiłem sobie już jakiś czas temu, że większość piosenek na bieżące tematy polityczne napisałem 30 lat temu, a grający ze mną o pokolenie mniej więcej młodsi ode mnie koledzy mówią nawet, że to ja w to wszystko wykrakałem. Nie wiem, ten smród, który teraz czujemy wszyscy, przeczytałem, już wtedy coś dymiło, wiesz? Myślę, że teraz jest pożar, a wtedy po prostu zajęła się już wykładzina i detektor już zadziałał. Wyszła mi taka piosenka. No to Piotr Bukartyk i jeszcze parę słów o nim samym i o jego ojcu. Plansza kolejna, żeby nie było, że takie teorie spiskowe mamy w głowie. Ojciec Roman Bukartyk w 1974 roku został sekretarzem Gorzowskiego Komitetu PZPR do spraw propagandy. Później był kierownikiem pracy ideologicznej PZPR w regionie. Prowadził ośrodek szkolący w zakresie leninowsko-marksistowskiej propagandy. Wreszcie od grudnia 1980 roku został sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR, zaś syn szedł w ślady ojca. W 1987 roku jechał na Kubę Fidela Castro. Była to wyprawa organizowana przez komunistyczny aktyw młodzieżowy, Brygadę Młodzieżową imienia Karola Rolow Miałowskiego. To historia Piotra Bukartyka, główni ideologowie Woodstocku i prawda o nich, kiedy zejdą ze sceny i zbierze się tak naprawdę ich historia życiową. PRL-u, czyli kraju założonym przez armię sowiecką, tak? Bo gdyby nie Armia Czerwona i jej zajęcie terytorium Polski, nie powstałby PRL. Była grupa ludzi, którzy z różnych względów mniej lub bardziej gorliwie służyli komunistycznej władzy. W tej grupie była taka grupa, powiedzmy, około, tak, my liczymy 3 miliony mniej więcej ludzi należało do PZPR-u. Różne to były decyzje, tak, ktoś chciał dostać awans, ktoś był łajdakiem, ktoś był zastraszony, ktoś miał chorą żonę, różne były powody. Czasami nawet bardziej pozytywne, bo żeby ten drugi kretyn nie został dyrektorem. I to jakby rozumiem. Różne były powody, czyli albo oportunizm, albo trudna sytuacja, niektórzy wierzyli w komunizm,
jest, to była prawdopodobnie mniejszość. I była grupa jeszcze mniejsza, licząca prawdopodobnie ile? 200-300 tysięcy ludzi łącznie, którzy byli zaangażowani w już te organy, tak zwane organy bezpieczeństwa, które od początku były budowane też przez Sowietów. No później zostało to już, tak powiem, na zasadzie franszyzy, powiedzmy, lokalnym polskim komunistom oddane. No i cóż, oni istnieli, istnieją ich rodziny, istnieją ich potomkowie i jak najbardziej mają prawo sobie w Polsce żyć, jeżeli wolą Polskę od ojczyzny światowego proletariatu, która zresztą już nie istnieje, no to niechże sobie mieszkają w Polsce. Tylko na litość boską, dlaczego akurat ta grupa spośród wielu innych, tak? No, była grupa nauczycieli, grupa, nie wiem, bohaterskich chłopów polskich, którzy nie dali sobie zabrać ziemi do kołchozów itd. itd. Dlaczego akurat przedstawiciele tej grupy mają dzisiaj stanowić elitę medialną w Polsce? Dlaczego mają być nadreprezentowani? No, no, z jakiegoś powodu tak jest. Jest to dziwne. Ale to nie bez ich udziału się stało, tak? Bez biega te media organizowały. To jest pytanie retoryczne. Dlaczego tak się stało? Dlatego, tak? Właśnie dlaczego tak przed przerwą powiedziałem, że to jest, że ten Woodstock, czy jak to się tam teraz nazywa, jest po prostu niezbędnym elementem politycznym III Rzeczypospolitej. Ci panowie są tam nie organizatorami imprezy kulturalnej, tylko są po prostu bezwzględnymi wykonawcami pewnej polityki, która na przykład służy do tego, żeby przekonać, żeby powiedzieć tym młodym ludziom, co jest apolityczne. To znaczy, żeby oni uwierzyli w istnienie czegoś takiego, jak apolityczny fachowiec z Unii Wolności. I oczywiście Igor Tuleja w ten sposób został apolitycznym fachowcem sędzią. Ja tak dziwnie mam od lat, bo często w tym czasie, kiedy jest Woodstock, to ja na przykład gdzieś jestem w górach, łażę po tych górach, po czym w pociągu napotykam jakąś tam ekipę jadącą z Woodstocku, no to wypijemy po browarze, gadamy i tak dalej, że z Woodstocku nie, ja mówię, Woodstock niebo, owsiak, coś tam. Oni, daj mi spokój z owsiakiem. My tam jedziemy, bo fajnie klimat, teraz jedziemy tutaj w góry, gdzie się tutaj spotkaliśmy. Natomiast od czasów komuny jest tak, że właśnie bardzo często te dzieci tych komuchów, które robiły karierę w aparacie PZPR-u, no więc nie, czy młodzieżowym aktywie, nie zbuntowane przeciwko wyborom politycznym rodziców, że to tak nazwę, używały tego jako narzędzia manipulacji. Ważne, żeby ci młodzi, którzy dzisiaj tam się pojawiają, mieli tego świadomość, tak? I o to chodzi tak naprawdę. To jest oprócz tego pewna promocja jakiegoś stylu życia, to, że jak tam ludzie się tarzają w tym błocie, tam w tym roku też ktoś w śmieciach się tarzał, bo na Niezależnej jest bardzo ładny filmik z tego. To są, jakby to również jest jakby pewne oswajanie takiego obrzydlistwa jako środowiska życia. To jest również pokazanie tym dzieciom, że my, elita, takie dobre, różańskie, takie dobre, nie wiem, w innym roku, balcerowicze czy komorowskie. Tam. Właśnie nie, bo to już jest robienie z tych tak. młodych ludzi debili. Tak, ty się buntujesz przeciwko systemowi. Przyjeżdża Balcerowicz, przyjeżdża Różański, no to jaką był ten owsiak, musi mieć pogardę dla tych młodych ludzi, kiedy ja was wystawiam i wy macie klaskać. Zacząłeś o tym mówić, no to elementem sporu stała się w tym roku Straż Pożarna. Owsiak ogłosił, jestem represjonowany przez Straż Pożarną. Zobaczmy, jak to było w Faktach TVN-u. Strażacy oczywiście daliby radę, ale nie zgodził się komendant z Lubuskiego, więc rozgrzany upałami tłum pod sceną chłodzili strażacy z Berlina. Na prośbę Jurka Owsiaka upały dają się we znaki uczestnikom Poland Rock Festiwalu, a to, że ktoś się za kimś nie przypada, to nie argument, by nie pomóc. To, na co nie zdobył się komendant, zrobił wynajęty wóz niemieckiej straży, ale i tak coś tu nie gra. Zaproponowaliśmy panu Jurkowi w dniu wczorajszym rozwiązanie alternatywne, aby nie wjeżdżać samochodem, tylko rozwinąć linię wężową. Abstrakcją jest pan na pojęcie, że pan postawi kurtynę wodną na widowni. Albo pan zna, na czym polega ten festiwal, albo nie. To po prostu nie da rady. Tam właśnie trzeba wjechać wozem straży pożarnej, jak to robiliśmy przez wiele lat. Straż Pożarna z motywów politycznych nie chciała wjeżdżać wozem w tłum ludzi i polewać ludzi, a za PO było dużo lepiej. Opozycja mogła liczyć, imprezy opozycyjne mogły liczyć na darmowe polewanie wodą i to nie tylko latem, a nawet w listopadzie. Zobaczmy. Wzywa się do zachowania zgodnego z prawem w przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydawanym przez policję zostaną użyte środki przymusu bezpośredniego. Uprzedzam,
że policja nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe użycia środków przymusu bezpośredniego. Wzywa się do opuszczenia miejsca osoby powstałej. No i tak to było z zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Polewali opozycję, polewali. W ogóle warto przypomnieć jeszcze taką śmieszną rzecz, że tą Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, to prywatna inicjatywa, charytatywna podobno, ale prywatna, była zaangażowana cała masa państwowych środków. To znaczy przemalowywali samolot polskich linii lotniczych, lot państwowej firmy zapewne za państwowe pieniądze, posyłali ileś, nie wiem, czołgów, transporterów opancerzonych. No bo pacyfizm musi być. Tak, posyłali jakieś demonstracje policyjne, znaczy w sensie takie pokazy, posyłali straż pożarną. To wszystko kosztuje, to się powoli skończyło, to znaczy... Ale nie masz racji, Pawle, bo Marsz Niepodległości za tamtych czasów polewali za darmo. No tak, nie ma, tak, to, jakby to jest inna rzecz. Natomiast, i to się skończyło. Jakby znaczy nie ma zwyczaju, żeby strażacki samochód wjeżdżał w tłum i coś takiego robił. No dobra, no to zobaczmy odpowiedź Straży Pożarnej. Straż Pożarna odpowiedziała tak. Odmówiliśmy tylko wjazdu ciężkim samochodem gaśniczym w tłum ludzi. Jest to teren imprezy masowej, a co za tym idzie podwyższonego ryzyka, wyjaśnił kapitan Szymura. W czwartek zadeklarowaliśmy pomoc w postaci użyczenia węży i kurtyn wodnych, które można rozstawić i w ten sposób schłodzić uczestników. Jesteśmy profesjonalną służbą i musimy brać pod uwagę różne ewentualności, w tym niebezpieczeństwo związane z wjazdem takiego samochodu w tłum ludzi. No to jak to było, kiedy te samochody wjeżdżały? Spójrzmy, żeby sobie wyrobić opinię, czy to jest niebezpieczne, czy nie jest niebezpieczne. W pewnym momencie przedstawiciele festiwalu uznali, że jednak to może być dla ludzi przekonywujące i rzecznik Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Krzysztof Dobies ogłosił, że zobaczmy planszę w odpowiedzi właśnie na to tłumaczenie Straży Pożarnej. Lubuska Państwowa Straż Pożarna, nieprawda, wozy nie miały wjeżdżać w tłum, tylko stanąć przy scenie i polewać ludzi z boków. O to prosiliśmy. No to jeszcze raz o co prosili, poprosimy o przypomnienie. Wóz Państwowej Straży Pożarnej nie wjedzie więc w tłum i nie przyniesie ulgi. Wcześniej robiono tak setki razy. Abstrakcją jest pana pojęcie, że pan postawi kurtynę wodną na widowni. Albo pan zna, na czym polega ten festiwal, albo nie. To po prostu nie da rady. Tam właśnie trzeba wjechać wozem Straży Pożarnej. Trzeba wjechać wozem Straży Pożarnej, mówi Jerzy Owsiak, a jego rzecznik później mówi, że w ogóle nie o to chodziło. No ale któż by się spodziewał, żeby... Właśnie jedną z rzeczy, o które mamy do nich taki żal, jest ten kompletny brak odpowiedzialności za słowo i swoje poprzednie czyny. To był taki jaskrawy przykład. To nie jest mądrość etapu, tylko to jest proste kłamstwo. To znaczy... To była aronia. Aronia. To można zjeść albo wypić. To przepraszam. To coś aroniowego. Czyli potrzebują bycia represjonowanym, tak? I sprowadzenia niemieckiej bratniej pomocy. Oni potrzebują czego innego zupełnie. Znaczy oni uważają, że to, co mieli przez te kilka lat jako jakby elita III Rzeczpospolitej, taka decydująca o wszystkim, że to coś im się słusznie, prywatnie i na zawsze należy. I tu urywamy. Paweł Piekarczyk i Iwo Bender byli dzisiaj w kulisach manipulacji. Jerzy Owsiak ma zagwarantowane, że do końca świata i o jeden dzień dłużej będziemy zajmować się propagandą uprawianą przez niego na Woodstocku. Pozdrawiamy wszystkich normalnych Woodstockowiczów, czy jak się to tam teraz nazywa. Ustaliliśmy przed programem, że nie będziemy upowszechniać tej nazwy. Są różne inne festiwale. Z jednego z nich mówił Marek Piekarczyk, na których tego typu propagandy nie ma i na nie zapraszamy. Żegnamy Państwa. Do zobaczenia.